panda wielka. Bardzo ciekawe, wręcz ikoniczne zwierzę. Kilka faktów i ciekawostek na temat tego gatunku, tych zwierząt. Oczywiście pandy wielkie żywią się przeważnie pędami roślin i to naprawdę w większości pędami liśćmi bambusów, ale są to zwierzęta zaliczane do zwierząt mięsożernych. Dlaczego tak jest? Dlaczego zwierzę, które zjada głównie rośliny zaliczane jest do mięsożernych zwierząt? Wynika to z powodu układu pokarmowego, który jest w przypadku pandy wielkiej zbudowany jak układ zwierząt mięsożernych. Z tego też powodu pandy nie przyswajają zbyt dobrze tego pokarmu, który spożywają. Maksymalnie 25%, najczęściej jest to maksymalnie 17% tego, co zjedzą, jest przyswajane przez ich organizm. Dlatego muszą spożywać tak duże ilości pokarmu i robić nawet 100 kubek dziennie, żeby to wszystko mogło się kręcić. Ale pamiętajmy, że rośliny to nie tylko jedyny pokarm pandy. Pandy bardzo rzadko, ale zdarza się, że zjadają ryby, gryzonie, jajka, miód, niekiedy nawet małe ssaki, mięso, kóz, jeleni. Dla nich to nie jest problem. Je nawet 16 godzin dziennie, no i jak wspominałem, może robić kupę nawet 100 razy na dzień. No jest to spowodowane tym, że większość tego pokarmu niejako przechodzi przez nią i no, wychodzi drugą stroną. Mają one wysokość w kłębie 60-80 cm, długość 120-150 cm i w przypadku samców ważyć potrafią 75, a nawet 115 kg. Samice są o 1/10, o 1/5 mniejsze. Na wolności żyją 20-30 lat. Kiedyś uważano je za gatunek należący do rodziny szopowatych, ale po takim dokładniejszym przyjrzeniu się im, po dokładniejszych badaniach stwierdzono, że należą one do niedźwiedzi. A panda mała poza pożywieniem i miejscem zamieszkania nie ma z nimi nic wspólnego. No i nazwą. Dlatego jest też nazywana panda wielka niekiedy niedźwiedziem bambusowym. Je bambusy, jest niedźwiedziem. W 2015 roku było około 1860 pand na wolności. W 2018 roku było 500 egzemplarzy w niewoli. Ta populacja pand powoli się zwiększa, powoli staje się coraz większa. Pandy wielkie poza okresem godowym żyją samotnie. Każda ma kilka kilometrów kwadratowych swojego obszaru, raczej nie wchodzą sobie w paradę, nie wchodzą na terytorium sąsiadów. Dlaczego są tak ciekawie? Niektórzy mówią, że śmiesznie ubarwione. Wbrew pozorom ta biało-czarna barwa w doskonały sposób kamufluje je w przypadku bambusowego lasu, w przypadku tych cieni, które daje bambusowy las. To wszystko jest spowodowane właśnie kamuflażem, tym, żeby nie być z daleka widocznym. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, opublikuj, oceń, podziel się, opublikuj. O, powtarzam się, przepraszam. Ale jeszcze raz dziękuję.